Podobno przez żołądek do serca. Dlatego przygotowałam dzisiaj dla Was przepis na męskie danie. Solidna porcja mięsa. Soczysta salsa z papai. To co, zaczynamy działać? Głównym składnikiem dzisiejszego przepisu jest wieprzowina rasy puławskiej, pewni dobrego. Wieprzowina rasy puławskiej pochodzi z lokalnych małych gospodarstw, gdzie stawiają na tradycyjny chów. Co to oznacza? Że mięso jest wyjątkowe, smaczne, delikatne i kruche. Zaczynamy gotować. Polacy kochają mięso, a wieprzowinę w szczególności. Ja dzisiaj wybrałam szczególny kawałek. Jest to karkówka. Zobaczcie, jak jest poprzerastana tłuszczem. Oznacza to tylko tyle, że będzie soczysta. Jeśli macie czas, zróbcie solankę. Litr wody, dwie łyżki soli i trochę przypraw. Niech to będzie ziele angielskie, liść laurowy, na dobę do lodówki. Ale jeśli tak jak ja nie macie czasu, to po prostu zróbcie świetną marynatę. Zaczynamy od rozmarynu. W moim ogrodzie jest go mnóstwo. Dodajemy czosnek i trochę soli. Zobaczcie, czosnek roztarty, zioła zmiażdżone. Pięknie pachnie. Teraz potrzebujemy jeszcze tylko dwóch składników. Oliwa, oczywiście dobrej jakości. Trochę soku z limonki. Ten kwas pomoże w tym, aby mięso było jeszcze bardziej kruche. No i zobaczcie, marynata gotowa. Naczynie żaroodporne. Przekładam wieprzowinę, użyję jeszcze trochę soli i pieprzu i całą marynatę wlewam na mięso. Natrzyjcie swój karczek dokładnie. Niech czosnek dotrze do wszystkich zakamarków. Wtedy mamy pewność, że każdy kawałek będzie pyszny i aromatyczny. Nim mięso trafi do piekarnika, podleję je niewielką ilością wody. Para, która wytworzy się w czasie pieczenia, nawilży nasze mięso. No i najlepiej całość przykryć. Ja użyję do tego folii. 3/4 pieczenia będzie pod folią, aby mięso było soczyste. Ale ostatnie 15 minut folię zdejmuję i chciałabym, aby mięso się ładnie przyrumieniło. Czekamy. Godzina, godzinę 15 i karkówka będzie gotowa, soczysta i mięciutka. No to co? Trzeba pomyśleć o jakichś dodatkach. Ja przygotowałam dzisiaj papaję. Znacie ten owoc? Zobaczcie, w środku ma pestki. Pestki są jadalne, chociaż trochę gorzkie, więc nie musicie ich używać. Wydrążę pestki, a następnie papaję pokroję w kostkę. Papaja pokrojona. Dorzucimy też coś, co jest dosyć charakterne, czyli drobno posiekana szalotka. A teraz czas na moje ulubione zioło, odświeżające i aromatyczne. Wiecie, co to będzie? Kolendra. Drobniutko kroimy. Przyprawiamy. Trochę soli, sok z limonki i jeszcze trochę kolorowego pieprzu. Trochę dobrej jakości oliwy. Teraz wszystkie składniki się połączą. Niech trochę razem postoją, nim się to mięso upiecze. Taką salsę możecie podawać nawet na kanapkę do swoich ulubionych wędlin. Jest moc! Chodźcie ze mną, zobaczymy, czy nasz karczek jest gotowy. No nie, 3/4 czasu minęło, więc ściągam folię i zostawiam jeszcze na 15 minut. Niech się przyrumieni od góry. Teraz czas na patent Zero Waste. Kochani, przyznajcie, ile w domu marnujecie ziół? Wydaje mi się, że dużo. Przynajmniej za dużo, ale zobaczcie. Ja przygotowałam blaszkę, wyłożyłam ją papierem i rozrzuciłam pozostały rozmaryn. Wy też tak zróbcie. Następnie włóżcie do piekarnika na niską temperaturę. Czas, no słuchajcie, on jest różny. Tak długo suszycie, aż te igiełki po prostu będą mogły się pokruszyć. No i co? Idealne do następnych śródziemnomorskich dań. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego patentu. Karczek już pachnie, czyli wyciągamy z piekarnika. Zobaczcie, przyrumienił się. Ach! Powstał nawet sosik. To biorę wielką dechę. Taki kawał mięsa zasługuje na porządne podanie. Przekładam. Jest. Coś czuję, że to będzie idealny męski wieczór mojego męża i jego kolegów. A wy, kochani, jakie lubicie dania mięsne? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Podobno przez żołądek do mięsa.